Siemanko, zabieram Was dzisiaj na targi technologiczne do Kielc. Nawet jeżeli nie jesteś specjalistą, tylko hobbystą, to jest to nie lada gratka, bo jest tam mnóstwo maszyn, nie tylko do obróbki skrawaniem, ale na przykład plastycznej czy do druku 3D. Także i spawalnictwo tam będzie, więc myślę, że każdy z moich widzów dla siebie znajdzie coś ciekawego. Jeżeli jeszcze nigdy nie byłeś na takich targach, a masz gdzieś w okolicy możliwość udać się na nie, to naprawdę jest warto, bo to są akurat Kielce, ale te targi pojawiają się w różnych miastach i są naprawdę bardzo fajnym wydarzeniem. Za chwilę spotkamy się też z moim widzem Pawłem. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Adam. Takie targi to też świetna okazja właśnie, żeby spotkać ludzi z branży, porozmawiać, powymieniać doświadczenia, nawiązać nowe kontakty. Szczególnie jeżeli jesteśmy kolegami z jakichś grup facebookowych, na przykład spotkałem Grzegorza Brodale z Warsztat Drugim Domem. Było to bardzo miłe spotkanie, aczkolwiek za krótkie. Niestety potem się rozdzieliliśmy i już nie było okazji, ale zapraszam Was do niego na kanał i na grupę facebookową. A my tymczasem dotarliśmy do stoiska Hafen. Jak widać, mamy tutaj dystrybutora maszyn Bernardo, o które często pytacie, jaką wiertarkę kupić, jaką frezarkę. Przyjedźcie na targi, jest możliwość, przyjedźcie na targi, pooglądajcie, podotykajcie te maszyny, porozmawiajcie z przedstawicielami. Być może będą też inne firmy, które mają podobne urządzenia, będziecie mogli porównać ceny, porównać jakość, dotknąć własnoręcznie, a nie tylko polegać na przykład na opiniach internetowych znawców, którzy nawet nie pokażą zdjęcia, że taką maszynę mają, a wy powiedzmy ufacie ich opinii. Ogólnie marka Bernardo jest chyba tak znana, że nie muszę jej przedstawiać. Były tokarki, były frezarki, pooglądaliśmy. Niestety malutkich tokarek nie było, co jest dziwne, bo przewożą często właśnie te małe frezarki, a tych najmniejszych tokareczek nie wystawiają, a szkoda, bo pewnie nie jednego by taka maszyna zainteresowała. Ogólnie na hali jest straszny hałas, więc musicie mi wybaczyć, jeżeli będę jakieś przebitki nagrań wrzucał, że ta jakość dźwięku jest gorsza. Uważajcie, jeżeli słuchacie na słuchawkach. Ja przez większość filmów postaram się prowadzić narrację, żebyście po prostu wiedzieli, co oglądamy i gdzie jesteśmy. A jesteśmy właśnie w strefie druku 3D. O, to było naprawdę niesamowite doświadczenie. A jeszcze parę lat temu na targach Tulex usłyszałem mniej więcej taką historię. To też ciekawa technologia z tym drukiem 3D. Nagle się tak rozwinęła. Jeszcze tak gadałem z chłopakami, nie wiem, kiedy byłem na Tuleksie. 4 lata temu. I tak właśnie stały drukarki, tam ludzie stali z boku. No to taka technologia, takie zabawki. To nie ma przyszłości, nie? A tutaj proszę, na takim wydarzeniu jest cała jakby hala poświęcona drukowi 3D. Były bardzo różne maszyny, od takich prostych i znanych wszystkim, po jakieś specjalistyczne. Jesteśmy też na stanowisku Hiwina czy Highwina, jak kto woli mówić. Myślę, że marka znana, jeżeli chodzi o prowadnice, napędy liniowe i tego typu rozwiązania. Za to jeszcze za chwilę pójdziemy na inne stanowisko, gdzie jest konkurencja i według rozmowy, według zapewnień przedstawiciela, ich produkty są naprawdę konkurencyjne i jestem bardzo ciekaw jakości, cen tych produktów i pewnie przy najbliższym projekcie będę chciał to sprawdzić. Tymczasem przenieśliśmy się na stanowisko Darmet. Bardzo lubię odwiedzać to stanowisko, naprawdę bardzo fajna atmosfera. Sklep znacie choćby z ostatniego filmu, gdzie pokazywałem, jak dobierać parametry skrawania. Zdarza mi się oczywiście robić zakupy w tym sklepie przez internet. Szczególnie, że mamy tam szeroką gamę asortymentu od takich narzędzi bardzo profesjonalnych jak Bizon, ale też i dla hobbysty znajdą się narzędzia w odpowiednich cenach. Cześć, znowu się spotykamy na targach. O, witam. Wiedziałem, że tu będziecie. A jak? Nie możemy opuścić. A był pan w Żumie? W Gliwicach? W Łabędach? Nie byłem. Nie dostałem zaproszenia oficjalnego. Dobrze, dobrze. Ja bardzo chętnie przyjadę. A w Krakowie coś macie? Nie. Nie, nie. Ale jak coś to dzwoni. Tutaj Paweł był bardzo zainteresowany wszelkimi urządzeniami, jakie znajdowały się na tym stanowisku. Mało brakowało, żeby porozkręcał całe oprzyrządowanie. No ale tacy właśnie są pasjonaci techniki, że wszystko nas interesuje, chcemy wiedzieć, jak coś działa i chcemy też mieć fajne wyposażenie. A na targach, jak widzicie, można sobie podotykać, zobaczyć, jak coś funkcjonuje, jak jest skonstruowane. Niejednokrotnie można podpatrzeć jakieś fajne rozwiązania,
czy nowości, jeżeli chodzi o, powiedzmy, systemy mocowań. Gdyż to właśnie na takich wydarzeniach sprzedawcy, producenci bardzo często pokazują nowości, coś, co jeszcze nie było dostępne u nich w ofercie, coś, co właśnie wymyślili, to najczęściej pojawia się właśnie jako premiera na targach. Często też na takich wydarzeniach można utargować lepszą cenę na dane elementy, na dane maszyny. Nawet kiedyś byłem właśnie specjalnie w tym celu z kolegą na tych targach kieleckich, ponieważ firma, która miała obróbkę wibrościerną w ofercie, powiedziała, że jeżeli przyjedzie na te targi, to dadzą mu jeszcze lepszą cenę niż mogą mu dać w siedzibie firmy. Tak więc naprawdę dalej Was bardzo zachęcam. Zobaczcie, na przykład mamy nowoczesne technologie, spawanie laserowe. Jeszcze niedawno tego na targach w ogóle nie było albo było bardzo rzadkie, a tutaj było przynajmniej kilka firm oferujących ten produkt, co znaczy, że technologia się rozwija i być może niedługo, tak jak kiedyś żaden amator nie myślał nawet o tym, żeby mieć spawarkę do metody TIG, tak być może niedługo w każdym garażu będzie taka spawarka laserowa. Na targach spotkałem też Łukasza, mojego widza, od którego dostałem te dwie oprawki na BT30. Niestety spotkania nie udało się uwiecznić, no i w sumie nie udało też nam się jakoś zbyt długo porozmawiać, ale mam nadzieję, że Łukasz mi to wybaczy i mimo wszystko nie pożałował, że pojechał na te targi. Ja zawsze lubiłem tą imprezę, tylko zawsze mam też problem z dojazdem. Więc to jest też chyba dobry moment, żeby podziękować chłopakom z Energo.L, może bardziej dla Was znanych jako konkretny vlog, czyli najlepszej ekipie budującej nagrzewnice indukcyjne. Jeżeli potrzebujecie tego typu technologii, no to jest najlepsza, jaką znam firma i znam te urządzenia, że tak powiem, od środka. Jest to naprawdę niesamowita technologia. Było stanowisko z narzędziami Evolution, można było sobie nawet spróbować uciąć kawałek stali. Różne stanowiska z przyrządami do mocowania. A nawet przez chwilę na jednym ze stanowisk wydawało mi się, że był tam sam Abraham Lincoln. Bardzo fajna stylowa i pozdrowienia dla tego pana. A my zbliżamy się pomału do stanowiska GPPH, czyli stołów spawalniczych, na którym trwał konkurs. Przez 3 dni można było wygrywać stoły spawalnicze. Stanowisko było non-stop oblegane. Cześć. Tutaj też poznałem mojego widza. Wbijajcie na kanał, zobaczcie, czym się zajmuję. Pozdrawiam. Na naszym stoisku dzisiaj pokazujemy wiele nowości, jeśli chodzi o naszą ofertę. Jedną z nich jest chemia, Rade Cleaner, który służy do czyszczenia. Mamy Protek, który służy do zabezpieczenia powierzchni stołu. A następnie po zabezpieczeniu powierzchni stołu mamy też płyn antyodpryskowy. Taką najważniejszą rzecz, którą w sumie Tobie chciałbym pokazać, jest nasz stół DIY. Dodawaliśmy ergonomiczną wersję stołu spawalniczego, która będzie przeznaczona właśnie dla ludzi z mniejszym budżetem. Mamy system otworów 16 i mamy siatkę 50x50. Dlaczego? Bo jeśli chcemy zrobić coś ekonomicznego, no to ten zacisk jest najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem, jeśli chodzi o zaciski w naszej ofercie. I dzięki temu, że mamy system 50x50, możemy po prostu złapać z różnych miejsc ze stołu element, który po prostu chcemy zamocować. Będziemy oferować narzędzia plus. Narzędzia eko jeszcze u nas na razie będą występowały, ale niedługo się z nich wycofamy i załatwiliśmy to w taki sposób. W momencie, kiedy przechodzimy do pracy stołu z ósemki, a mamy narzędzia plus, czyli 11 mm, pojawia się taki problem, gdzie blat ma 8 mm, a narzędzie ma 11. I jeśli zrobilibyśmy szpień zwykły, no to okej, możemy używać narzędzia razem ze stołem, ale problem by się pojawił wtedy, gdzie potrzebowalibyśmy połączyć narzędzie z narzędziem, bo wtedy kulka jest na złej wysokości. Rozwiązaliśmy to w taki sposób, że mamy szpień nastawny i po prostu o tę różnicę 3 mm jest od razu ograniczenie. Zmieniamy pozycję czpienia i możemy pracować i ze stołem, i z narzędziami. Dlaczego w tym momencie chcemy po prostu produkować wyłącznie narzędzia frezowane? Żeby były narzędzia frezowane, stabilne do pracy, potrzebujemy je wykonać po prostu z grubszego materiału,
i one są obrabiane z każdej strony, tak żebyśmy mieli odpowiedni kąt. Też bardzo, bardzo nam zależy na tym, że jeśli klient kupuje, to musi mieć rozwiązanie tanie, które pozwala mu na komfortową pracę. Moglibyśmy na przykład zrobić tutaj podkładkę, że po prostu w momencie, kiedy pracujemy ze stołem, to mamy dystans, ale te podkładki by się gubiły, do tego trzeba byłoby o nich myśleć i byłoby to naprawdę kłopotliwe, bo wtedy, kiedy mamy ją zakładać, to jest uciążliwe. Teraz, jeśli jesteśmy w momencie, kiedy łączymy dwa narzędzia i chcemy przejść od razu nad stołem, to po prostu jednym ruchem od razu mamy przygotowany stół, mamy przygotowany szpień do tego, żeby zamocować narzędzie. Więc to... Kolejną sprawą, jeśli chodzi o to, że po prostu ten stół jest dobrze przemyślany, jest fakt tego, że mamy przygotowane otwory, musimy to niżej pokazać, otwory pod montaż półek, lat, kieszeni, do tego, żeby później tak jakby rozwijać jeszcze dodatkowo to stanowisko. Mamy je tutaj, mamy je też tutaj, mamy linię całą. W tym miejscu też będziemy mogli mocować na przykład płyty boczne, bo generalnie na co dzień w pracy aż tak może komuś nie być potrzebne, żeby mieć tą płytę boczną, jednak mogą być sytuacje, kiedy jej będzie brakowało. I wtedy, kiedy potrzebujemy sobie zrobić bazę, to możemy sobie do tego zamontować. Być tamtych, ale wiele osób tak naprawdę nie potrzebuje nic więcej. I uważamy, że to będzie naprawdę mega, mega hit. Mamy dzisiaj ze sobą nasz nowy produkt, też stanowisko szybiersko-spawanicze z górnym i z dolnym odciągiem. Odciąg realizujemy górą. Możemy sobie zamocować albo z lewej, albo z prawej strony. Cięższe rzeczy spadają do szuflad. Jeśli o samo urządzenie, które realizuje odciąg, to każdy może sobie zakupić w swoim zakresie, z tego względu, że jeśli ktoś pracuje z aluminium, to potrzebuje czegoś innego, jeśli ktoś pracuje ze stalą czarną, potrzebuje czegoś innego. Firmy mają centralne odciągi, więc mogą się po prostu do nich wpiąć, a my po prostu dostarczamy samą kabinę. Jeśli chodzi o kabinę, to sprawdzaliśmy to naprawdę wiele razy. On ciągnie na całej powierzchni tak samo, mimo tego, że jest z prawej, lewej zamocowane, to po prostu całość pracuje tak samo. Góra również. Natomiast jeśli ktoś potrzebuje tutaj zamocować większy element, mamy otwierane drzwiczka. W tym momencie naprawdę mamy dużą przestrzeń załadowczą. Wszystko mamy pod ręką. Zapalenie światła oraz podłączenie przykładowo szwierki. Od razu mamy wyprowadzone wszystko tutaj, więc nie musimy walczyć z przedłużaczami. Od razu możemy pracować. Rywalizacja jest bardzo zacięta. Wczoraj mieliśmy sytuację, gdzie wynik różnił się dosłownie o niecałą sekundę. To 6,05 i po prostu była tak mała różnica, bo generalnie mamy zaplanowane, że każdego dnia o godzinie 14 podsumowujemy to, co się działo w tym dniu i każdego dnia mamy zamiar w tej konkurencji nagrodzić jednego zwycięzcę. Codziennie po prostu te stoły są przekazywane. Ale wczoraj była tak mała różnica, że rozdaliśmy 3 stoły, bo stwierdziliśmy, że to może być błąd pomiarowy, a jednocześnie skoro po prostu ta czołówka ukształtowała się tak blisko siebie, to znaczy, że te osoby zasłużyły na to, żeby po prostu też otrzymać stoły. A teraz przy okazji widać, jakie to jest intuicyjne, bo on mówił mi, że to widzi pierwszy raz i nigdy czegoś takiego nie używał. A dość... Rozmawiałeś z nim wcześniej o tym, tak? Tak, bo to jest mój widz. Właśnie dlatego to robimy, bo widzimy, że tak naprawdę jeśli chodzi o stoły spawalnicze, to tak naprawdę wiele osób, wiele firm nie zdaje sobie sprawy, do czego to tak naprawdę służy. Tam to już ma ułożone, to już kończy. Ma naprawdę dobry czas. To możemy pokazać, bo to jest w trakcie. W tym momencie zbliżamy się do 5 minut, a on za chwilę kończy, gdzie wczoraj rekordzista był 6,04. Jak na pierwszy raz będzie miał mega, mega wynik. Hop.
masz do czynienia z takim stołem. Niewiele gorszy wynik od wczorajszego rekordu. Masz 6,27, a wczoraj, wczoraj 3 osoby wygrały i miały około 6,04-6,05. Czyli ty jesteś tylko 20 sekund za nimi. Więc naprawdę świetnie się proszę. Ale spokojnie. Do 14 już niedaleko. Proszę poczekać dzisiaj o 14. Mamy ogłoszenie wyników i tutaj też właściciele firmy powiedzą parę słów do wszystkich uczestników. Tak, drodzy Państwo, przed chwilą Krzysztof opowiedział Wam o nowych produktach od GPPH. Z mojej strony chciałbym pogratulować świetnie przygotowanego stanowiska. Było naprawdę wspaniale, atmosfera była po prostu mega. Zresztą myślę, że Grzegorz potwierdzi, bo właśnie na tym stanowisku u nich się spotkaliśmy. To była ogromna zasługa ludzi. Nie wiem, jak udało im się zgromadzić taki zespół pozytywnych ludzi. No i oczywiście pomysłu na samo stanowisko, bo czegoś takiego na targach jeszcze nie widziałem. No chyba, że mówimy tutaj o zawodach szlifierzy, ale to była specjalnie zorganizowana osobna impreza towarzysząca targom, a nie stricte takie stanowisko, jak tutaj mieliśmy. Nie samym jednak spawaniem człowiek żyje, tak więc mamy tutaj też obróbkę wibrościerną. Możemy tym sposobem oczyszczać różne powierzchnie, polerować, gratować. Bardzo ciekawa sprawa, szczególnie jeżeli mamy dużo elementów. I w ogóle chyba takie usługi to jest całkiem niezły pomysł, bo z tego co słyszę, to terminy oczekiwania na taką obróbkę są całkiem spore. A my zbliżamy się właśnie do wspomnianej już wcześniej konkurencji dla Hiwina. Firma jest dystrybutorem techniki liniowej, ale także innych części maszyn i wedle zapewnień mamy tutaj bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Więc na pewno będę chciał spróbować tego, chyba że Wy macie odmienne zdanie, piszcie w komentarzach, jeżeli ktoś zna te produkty. Sprzedawców techniki liniowej oczywiście było dużo więcej, ale to właśnie na poprzednim stanowisku przeprowadziliśmy taką dłuższą rozmowę, zapoznaliśmy się z produktami. Paweł wprowadzał takie elementy adrenaliny, gdyż prawie wysypały się kulki z prowadnicy liniowej, więc było naprawdę wesoło i ciekawie. Jak widać, jest też sporo sprzętu spawalniczego, chociaż takiego dla hobbystów raczej nie było. Wszystko raczej bardzo profesjonalne, różnego rodzaju manipulatory, koboty, obrotnice zautomatyzowane. Naprawdę robi to wrażenie i z roku na rok jest tego na targach coraz więcej. No, jakby nie patrzeć, zbliża się era przemysłu 4.0, no i pełna robotyzacja takich procesów na pewno będzie dobrym kierunkiem rozwoju danej firmy. Ale póki co, jak widać, maszyn manualnych też na targach nie brakuje, więc mamy możliwość na przykład dotknąć takiej maszyny, porównać sobie różnych producentów, zobaczyć, co te maszyny potrafią. Są maszyny CNC często uruchomione, nawet wykonujące jakąś obróbkę. Był Cormac, który niestety, przynajmniej ja nie widziałem, nie przywiózł żadnych ciekawych maszyn manualnych, przywiózł tylko trochę maszyn CNC, więc tutaj raczej nie ma sensu przyjeżdżać z czujnikiem zegarowym, że sobie wybierzecie tokarkę, no chyba że dogadacie taką akcję z przedstawicielem. Chciałem też podziękować koledze, który za chwilę nas tutaj zaczepi, bo to on przywiózł Grzesia i bym sobie nie odżałował tego, gdybym się z Grzesiem nie spotkał na tych targach. Cześć, tak, zgadza się, Adam. Wzajemnie. Oczywiście zagościłem też na stanowisku MTP. Swojego czasu kupiłem od nich tokarkę, mam też wiertarko-frezarkę Zosia, a teraz będzie nowa maszyna. Ale o tym oczywiście dowiecie się w kolejnym odcinku. Na razie oglądajcie pracę Kobota, jak w bardzo sprytny sposób jest przeprowadzony proces wymiany takich tarcz szlifierskich na rzepy. Pozwolę sobie na chwilę przekazać głos przedstawicielowi firmy. Tak dokładnie to, czym się firma zajmuje? Czy jest to konkretne rozwiązanie, czy chodzi ogólnie o zrobotyzowanie procesu? Tak, jesteśmy producentem tych chwytaków. Aha. Tak, ale współpracujemy ze wszystkimi brandami Kobotu, głównie Kobotu. Tutaj mamy Kanwę, Universal Robot, Tokwana. Ale praktycznie ze wszystkimi producentami kobotów, lekkich kobotów przemysłowych również. My stawiamy na standaryzację produktów, mamy system Exchangera, gdzie możemy wykorzystać robotę do jakiejś aplikacji. To jest nasz podciśnieniowy chwytak.
elektryczny, nie potrzebuje zasilania powietrza z zewnątrz, masz budowany generator podciśnienia. W jednej chwili możemy wymienić narzędzie na taki dwukolczasty chwytak, czy chwytak magnetyczny. Świetna sprawa. No ciekawe, jak szybko takie małe firmy będą sobie mogły pozwolić na jakąś robotyzację. Na przykład, że w co drugiej firmie będzie jakiś kobot, który wykonuje jakieś powtarzalne czynności. Może, nie wiem, pakowanie na przykład przesyłek dla klientów. Dobrze, moi drodzy, chodźmy dalej. Zobaczymy sobie jeszcze przez chwilę elektrodrążarkę drutową. Bardzo ciekawe urządzenie do precyzyjnego wycinania różnych kształtów w metalu. A skoro jesteśmy przy wycinaniu kształtów, to za chwilę też udamy się na stanowisko Waterjeta. Co prawda tam jest akurat urządzenie, które tnie samą wodą, czyli na przykład do jakichś pianek, ale oczywiście w ofercie mają też takie typowe Waterjety, które bez problemu przetną metal. Co ciekawe, na tym stanowisku okazało się, że przedstawiciel jest mi znany z forum CNC i to z dosyć takiej zażartej dyskusji. Lecz na stanowisku bardzo miło się rozmawiało, było bardzo fajnie. Dzień dobry. Dzień dobry. A podziwiamy, co potrafi taka maszyna. To jest akurat na luźno. To akurat jest Waterjet, ale taki typowy Waterjet do cięcia samą wodą, bo tak jak robiliśmy w magazynie, żeby go pokazać, to na tym przykład nie same pianki. Tutaj nie jest do cięcia stali, ale to nie jest tak, że nie mamy innych, tylko akurat to jest taki model. On jest spowolniony, bo normalnie pracuje o wiele szybciej, bo ma napęd liniowy. Do cięcia samą wodą nie potrzeba jakby... trzeba mieć szybsze prędkości. No hobbystycznie, czy czegoś szukacie? No ja to hobbystycznie, ale kanał na YouTube mam. Adam Maszynotwór, buduje maszyny. To ja może nie, ale mój syn kiedyś na pana trafił. O. Tak, bo on taki jest wariat, coś tam ogląda. Wszystko, co związane z techniką, bardzo mnie interesuje. Trzymam pana. No, dokładnie. To jestem ja. A mądrze pan mówi? Wydaje mi się, że mądrze. Fajnie. Akurat tutaj znam te produkty, a ten katalog z tej firmy. Miałem sobie zrobić też, kurde. No to jak sobie na stronę wejdziesz, to jest bardzo dużo takich właśnie elementów, uchwytów, no takich właśnie liczników, obrotów. No wszystko co potrzebujesz jakby do sprzętu maszyny, jak budujesz jakąś maszynę, jakieś rączki, dźwignie, kółeczka, tego typu rzeczy. Fajna sprawa. Jestem pewien, czy to jest w tym kierunku iść. Myślę, że tutaj macie markę znaną wszystkim, czyli poręba, tokarki, frezarki, wiertarki, piły. Rzućmy też okiem na stanowisko firmy Strummer. Nie wiem, czy to się tak wymawia. Ostatnio stalowy kanał dosyć prężnie działa z tym tematem. Wyrwał bardzo fajną giętarkę do rur. No ale jak widzicie, to mamy też dystrybutora firmy Optimum. Nie wiem, być może gdy kiedyś będę miał już milion subskrypcji, to uda się wyhaczyć jakąś współpracę i na przykład przetestować te maszyny, bo dla takich hobbystów z trochę większym budżetem, no są one dosyć tajemnicze. Jeżeli chodzi o możliwości w stosunku do tego, co oferuje tańsza konkurencja, jak na przykład MTP, czy powiedzmy choćby Bernardo, które się tak klasuje na średnią półkę maszyn. Tutaj z racji na cenę te maszyny nie są tak popularne, no i po prostu opinii o nich jest dużo, dużo mniej. A na przykład wiele firm zadaje mi pytanie, Adam, jaką wiertarkę stałową kupić, koniecznie musi być nowa i właśnie podsyła mi linki z Optimum. A cóż ja mogę powiedzieć, skoro ja tej maszyny nie mam i nikt z moich znajomych, ani z moich widzów tutaj z okolicy nie ma tej maszyny, żebym mógł ją po prostu, że tak powiem, przetestować. Praktycznie też nie ma żadnego feedbacku od widzów, że ktoś do mnie pisze prywatnie, pokazuje zdjęcia, że kupił taką maszynę, jak mu się sprawuje, więc wydaje mi się, że wielu z was ciekawiłyby takie testy porównawcze. Jak widać też przyjechało bardzo dużo ciężkich maszyn, co zajmują pół hali. Jest APX, na przykład mam od nich oprawki do narzędzi, chociaż tu się wystawili głównie z maszynami. To jest ciekawa sytuacja, że
nie zaprezentowali, że mają jakieś, właśnie tak jak mówię, oprawki i madła. Podejdźmy jeszcze do stanowiska mojego widza. Sytuacja jest taka, że mój widz okazał się być pracownikiem firmy produkującej maszynę do cięcia, ale jest tutaj z nami nie tylko jako przedstawiciel, ale także jako czynny konstruktor tej maszyny, właściwie części odpowiedzialnej za oprogramowanie. Na koniec jeszcze szybki rzut oka na zdobycze z targów. Tutaj były takie wafelki, ale są już zjedzone. Tutaj mamy katalogi właśnie techniki liniowej, tej, o której mówiłem. Kilka rzeczy, które mogą mnie szczególnie zainteresować, mianowicie koła pasowe do najbliższej konstrukcji, jaką będziemy wykonywać. No jest trochę tych elementów, więc warto się zainteresować tym. Przejrzymy sobie te katalogi później. No, to jakiś długopis jeszcze był. Tego nigdy za dużo. Zobaczmy, co było w skarbach od GPPH, czyli nasze stoły spawalnicze. Aha, tu jeszcze dostałem od jakiejś pani po drodze jakieś katalogi, jakieś takie branże reklamowe. W ogóle powiedzcie, kto się wybiera na to. Ja jeszcze osobiście na tej imprezie nigdy nie byłem. Fajnie byłoby się pojawić. Bardzo ciekawie się prezentuje w internecie. Aha, tutaj mamy jakieś też zapowiedzi różnych targów. Welding chyba, tak? Silesia Expo Welding 13-15. To już było chyba. Nie, co to? Jakieś stare? Z zeszłego roku? 2020? Ciekawa sytuacja. A ta pani chodziła i co, stare gazety rozdawała? No dobrze. No tak, no śmiejesz się, zobacz. 13-15-2020 roku. Kubek z krówką. No już wiedziałem, kto przyjdzie po krówkę. Gdzie jest kubek z krówką? Energy drink. Nie ma krówki. Krówka! Tutaj też jest krówka, smyczka, ołówek, podkładka, długopis. Jest około 1 w nocy, ja właśnie niedawno wróciłem z kieleckich targów maszyn. Mam tutaj paczkę od mojego widza i przyjaciela Pawła. Zaraz zobaczymy, co on mi tu przysłał. Taka oto zabawka, Raspberry Pi model B, 8 giga RAMu. Będziemy się tym bawić. Na razie jeszcze nie, póki jeszcze jest pogoda, to będziemy siedzieli w garażu, ale przyjdzie taki moment, kiedy właśnie zajmiemy się elektroniką, programowaniem i właśnie tym zestawem. Także ja bardzo dziękuję Pawłowi. Dzięki serdecznie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i odwiedzajcie takie imprezy. Naprawdę jest warto pojechać. Szczególnie, że jeżeli się rejestrujecie, to zazwyczaj wejście jest darmowe. No, hej!